Przerwa była przede wszystkim spowodowana tym, że dopracowywaliśmy nasz materiał na płytę. Staramy się dbać o to, żeby każdy kawałek był inny, żeby każdy kawałek mógł być singlem, żeby miał coś takiego w sobie, co porusza słuchacza, a jednocześnie jest przebojowe i może trafić do każdego radia. Mamy setki pomysłów i to trzeba było jakoś zebrać, dlatego praktycznie przez ostatni rok cały czas komponowaliśmy nowe rzeczy, wyrzucaliśmy stare, dopracowywaliśmy wszystkie utwory, tak żeby miały, tworzyły jakąś taką jedną spójną całość. I wydaje mi się, że to nam się udało, naprawdę. Spędziliśmy na tym bardzo dużo czasu, ale owoc tego, którzy mam nadzieję usłyszą nasi fani niebawem, będzie naprawdę świetny. No i mam nadzieję, że jak ta płyta już się ukaże, to po prostu zawojujemy ten rynek muzyczny. W zeszłym roku mieliście zmiany w zespole i teraz widać, że szykują się nowe, bo odszedł od was wasz gitarzysta. Co się stało generalnie? Z Jamesem poróżniliśmy się odnośnie wizji zespołu, no i zdecydowaliśmy się wspólnie zakończyć współpracę. Jak na razie będziemy grać we trójkę. Materiał na nasz debiutancki album będziemy nagrywać na pewno we trójkę, a później zobaczymy, co pokaże po prostu, co się będzie działo, prawda? W zeszłym roku w ogóle powiedzieliście, że zaczynacie jakby nowy rozdział w swojej karierze. I na czym to polega? Bo chyba zmieniliście trochę klimat grania. Wydaje mi się, że poszliśmy troszeczkę w inne rejony, ale to jest to, co zawsze chciałem grać. Osobiście ta muzyka, którą teraz tworzymy, która się ukaże na tej płycie, wydaje mi się, że dobrze, że tak długo czekaliśmy z tą płytą. Może źle trochę dla naszych fanów, ale oni są jeszcze bardziej wygłodniali dzięki temu. Może pójdą od razu, jak będzie, to już pójdą do sklepu, po prostu będą kupować. No i wydaje mi się, że dobrze, że poczekaliśmy z tym, bo ten materiał, który jest teraz, który teraz po prostu tworzymy, który zgrywamy na próbach, który właśnie nagrywamy również na takich sesjach demo. Wydaje mi się, że to jest to. Bardzo chcieliśmy powiedzieć do wszystkich, którzy czekają na tą naszą płytę, ponieważ przez ten cały czas, kiedy nagrywaliśmy tą demówkę, zaczęliśmy to w zasadzie robić na jesieni, jak tylko dołączyłem do zespołu, bardzo się sprężaliśmy, włożyliśmy mnóstwo pracy w tak jakby komponowanie no tak sporej ilości kawałków, nagrywanie tego, siedzieliśmy po prostu po nocach, nagrywaliśmy te numery, robiliśmy i spodziewaliśmy się wydania płyty na wiosnę, jednak niestety tak jakby padły obietnice od nas zupełnie niezależne, w które uwierzyliśmy. Teraz podchodzimy bardziej sceptycznie do sprawy i szukamy realnych możliwości. Chcemy też wydać płytę na jak najlepszych warunkach, tak, żeby ona dotarła do jak największej ilości słuchaczy, bo moglibyśmy ją wydać w jakiś taki mały sposób, tak, jakimś tanim kosztem czy coś, ale skoro już zespół istnieje kilka lat i osiągnął spory sukces, to fajnie, żeby debiut też tak jakby odbił się jakimś sensownym echem. Co mogą właśnie fani się spodziewać do końca roku? Wydaje mi się, że na pewno mogą się spodziewać naszej płyty. Wydaje mi się, że na pewno. Tak, no, nie możemy za bardzo mówić o szczegółach, ale jest tym razem szansa jest naprawdę zdecydowanie bardziej realna niż wtedy.